Egzekwowanie prawa związanego z mową nienawiści, z przestępstwami z nienawiści, to też jest taka część um, um która związana jest z rasizmem strukturalnym, bo jeśli nie jest egzekwowane prawo, na przykład właśnie ten, ten przypadek Maksuela Itoi albo pobicia na tle rasistowskim, już teraz no nie z, z ramienia policji, tylko po prostu pobicia na tle rasistowskim, czy jakaś mowa nienawiści rasistowska, którą doświadczają osoby, które, które właśnie stowarzyszenie nigdy więcej monitoruje, wspomniane przez Łukasza. I tych, tych, te raporty są coraz bardziej obszerne, ale tak naprawdę ludzie nie zgłaszają albo nie zgłaszają tych sytuacji, bo, bo wiedzą, że i tak to prawo nie zostanie egzekwowane, a nawet jeśli jest jakieś zgłoszenie, to te kasy ciągną się przez lata i tak naprawdę no, jest tylko osoby, która doświadczyła czegoś takiego. Bardzo rzadko takie sytuacje kończą się na tym, że bezdyskusyjnie zostaje osądzone, że to, było, że to jest sytuacja, która powinna być karalna.